Cześć moi kochani, witajcie ponownie na moim kanale. Dzisiaj będzie bardzo krótki film, ponieważ chcę Wam przedstawić tylko jeden kosmetyk. Chcę, żebyście zwróciły na niego uwagę, bo jest naprawdę godny polecenia i godny uwagi. Jest w ogóle nazwa ten filmik Kilka słów o i będzie tu mowa o bronzerze z Kobo. On wygląda tak. Jest to takie zwykłe opakowanie czarne i to jest Kobo Professional. Nazywa się dokładnie to matowy brązujący puder w kamieniu, nadaje skórze odcień naturalnej, zdrowej opalenizny, idealny do kreowania cienia na twarzy, polecany do konturowania, modelowania twarzy i ciała. I ja mam go w kolorze 311 Nubian Desert. Możecie zobaczyć. W Kobo są dwa kolory. Przedstawię Wam też drugi kolor, ponieważ mam go przez chwilę, nie mogę go ani otwierać, ani używać, ponieważ ląduje on do paczki wymiankowej z fokusowaną. Jest to taki kolor, jest to kolor 308 Sahara Sand. Tak jak mówię, go nie używałam, nie złoczowałam ani nic. Jest on po prostu jaśniejszy. Ja Wam dzisiaj przedstawię ten ciemniejszy, ponieważ jej kupiłam właśnie jaśniejszy, ona chciała ten Sahara Sand, natomiast ja sobie kupiłam ten 311 Nubian Desert, ponieważ on mi się wydawał troszeczkę fajniejszy i lepszy właśnie do konturowania. Ten kolor to jest odcień taki, można powiedzieć, kawy z mlekiem, ale ciemniejszy niż taka typowa właśnie standardowa kawa z mlekiem. To jest odcień takiej czekoladki, jest to bardzo zimny kolor, naprawdę tak jak możecie tutaj zauważyć. Mam nadzieję, że dobrze będzie oddany kolor tego właśnie bronzera. Tak jak mówię, on jest dosyć ciemny, jest kompletnie matowy, ma bardzo fajną pigmentację, utrzymuje się cały dzień na policzkach, świetnie konturuje na twarz. Zaraz będziecie mogły zresztą zobaczyć, bo w tej chwili na policzkach swoich nie mam żadnego bronzera, tak jak możecie zobaczyć. Mam nadzieję, że fokus jest dobrze skierowany na mnie. Poczekajcie jeszcze. Dobrze, wyłączyłam autofokus, ustawiłam go manualnie na mnie, więc mam nadzieję, że teraz na pewno nie będę tracić ostrości. Więc tak jak mówię, jest to kolor dosyć ciemny. Myślę, że każdemu się sprawdzi. Jeżeli macie jaśniejszą karnację, to wystarczy go troszeczkę mniej nałożyć, ponieważ można bardzo fajnie budować właśnie nim kontury na twarzy. On się kompletnie nie nadaje do nadania opalnizny, ponieważ no to jest taki typowy właśnie do modelowania, do konturowania bronzer, do nadawania po prostu cienia na twarzy. Więc teraz pokażę Wam, jak on się prezentuje na mnie. Wykonturuję sobie nim twarz po prostu. I może jeszcze Wam przedstawię jego kolor, tak na ręku, na palcu. Tak jak mówię, on jest bardzo zimny, chłodny. Moim zdaniem wręcz idealny właśnie do konturowania twarzy. Tak się prezentuje ten kolor na ręku. Nie ma w sobie żadnych drobinek, żadnego połysku, nic. Jest właśnie idealnie matowy. Nawet nie satynowy, tylko matowy. Więc teraz wezmę sobie lusterko i nałożę go na policzki. Używam do tego pędzelka, który pokochałam po prostu do nakładania właśnie, do modelowania twarzy, do bronzera. Jest to Zoeva 126 Luxe Cheek Finish. I on wygląda tak. Jest używany, brudny, ale to nie przeszkadza, ponieważ tylko właśnie ten bronzer nim teraz używam. Więc zaczynamy. Używam go w naprawdę niewielkiej ilości, żeby Wam pokazać, jak on jest napigmentowany. Więc już widzicie, to wygląda tak. Zagarnę sobie grzywkę. Czekajcie, żeby Wam nie zasłaniała.
Jak widzicie, naprawdę pięknie jest wymodelowana twarz. Wygląda bardzo ładnie i bardzo naturalnie. Mam nadzieję, że Wy też będziecie to dobrze widziały, ponieważ w lusterku wygląda po prostu świetnie. Kolor jest po prostu idealny właśnie do konturowania twarzy. I niby tutaj się wydaje właśnie ciemny, a na policzkach wygląda naprawdę bardzo naturalnie. Myślę, że każdemu się sprawdzi do każdej karnacji. Jeżeli chodzi o jego koszt, to jest 19 zł 99 groszy bez promocji, czyli to nie jest wygórowana cena, a jego jest tutaj 9 gram, czyli tak naprawdę dosyć sporo, tak standardowo, jeżeli chodzi właśnie o bronzer do twarzy. A jest on dostępny w drogerii Natura. W ogóle tutaj jest napisane, że to jest przedmiot odpowiedzialny, czyli fabryka kosmetyków Hean. Nie wiem, nie wiedziałam, że Hean i Kobo ma coś wspólnego z sobą, ale no, człowiek się uczy całe życie. Także jeżeli chodzi o ten bronzer, naprawdę bardzo serdecznie Wam go polecam. Używam go codziennie od momentu, kiedy go kupiłam. Jeżeli chodzi właśnie o te dwa kolory, tego nie używałam, tego nigdy nie miałam, nie próbowałam, ale on jest... Może ja Wam go otworzę. Mam nadzieję, że Ania nie będziesz zła. Nie dotykam go, nie macam, nic z nim nie robię, tylko po prostu go otworzę, żeby Wam go porównać z tym drugim bronzerem. Jak widzicie, ten jest dużo jaśniejszy i właśnie wpada w takie ciepłe tony. Natomiast ten jest dużo ciemniejszy i dużo bardziej chłodny. Do konturowania jest wręcz idealnie stworzony. Także tak się prezentują te dwa bronzery. Koszt, tak jak mówię, niecałe 20 zł. Więc dziękuję Wam za oglądanie, mam nadzieję, że filmik się Wam przydał. Jeżeli macie ten kolor właśnie w numerze, ten bronzer w numerze 311, Nubian Desert, to powiedzcie mi, jak się u Was sprawdza, czy też lubicie właśnie ten kolor. Także dziękuję Wam za oglądanie, buziaki, pozdrawiam serdecznie i do następnego, pa!